Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest środa i właśnie tutaj sprzątam, bo nagrałam dla Was przed chwilą swatche wszystkich czerwonych i nie tylko, też takich winnych, jakichś koralowych, no wszystko co podchodzi pod czerwień semilaków, żebyście mogły sobie wybrać taki kolor, o jaki Wam chodzi. Więc tutaj teraz sprzątam. Miałam ich całkiem sporo, więc możecie sobie zobaczyć na filmie, który jest, który tutaj mały taki, pokażę Wam małą, nie wiem, ściągę, podpowiedź, no wiecie o co chodzi, tutaj testowałam wszystkie kolory, więc możecie sobie zobaczyć na filmie, powinien on już być, kiedy oglądacie tego vloga, tak mi się wydaje, a jak nie, to się pojawi na dniach. Dzisiaj jest środa, tak, dzisiaj jest środa, jutro Polska znowu gra mecz. Znowu nie mam gdzie oglądać tego meczu, bo wszystkie knajpy są zajęte, bo wszyscy chcą kibicować i oglądać. Strasznie ciężko coś znaleźć. Zrobiło się też już dosyć ciepło. Jeszcze nie ma jakiegoś strasznego upału, ale jest tak dosyć ciepło. Pokażę Wam, przytulałam kicie, mam jakieś włosy kota. Pokażę Wam, co mam na ustach. To jest też ta nowa pomadka z Urban Decay. Urban Decay, tylko to jest Slow Burn. Slow Burn. I to jest taka czerwień, która wygląda tak jak semilak na moich paznokciach. I to jest w wykończeniu Sheer. Ale zobaczcie, że ona naprawdę fajnie kryje. Myślałam, że to wiecie, te pomadki, które są sheer, często to jest taki po prostu taki, no nie wiem, tak jak delikatny błyszczyk. A to naprawdę fajnie na ustach wygląda. Więc jestem zadowolona. Krzypi mi to krzesło, co mnie strasznie wkurza, bo słychać to potem na filmach. No i jeszcze padła mi bateria od dużego aparatu, więc czekam, aż się naładuje. Strasznie tego nie lubię, bo już chciałabym nagrać film i wyjść. Muszę kilka rzeczy pozałatwiać, a potem jeszcze muszę iść na zakupy. Więc tak, czekam, aż mi się ta bateria naładuje. Nagram Wam jeszcze denko, bo mam tutaj po prostu wielką siatę. I co? I pójdę do sklepu i wrócę do Was później. Pokażę Wam, dostałam przesyłkę od Semilaka z jakimiś nowymi kolorami i widzę tutaj takie militarne zielenie, takie army, tu jest nawet kolor Army Green, Hunter Queen, Olive Garden, tu są takie fiolety, tu jest jakiś ładny kolor Night Euphoria, Red Magnet, ciekawe takie kolorki. Ciekawa jestem, jak te zielenie wyglądają na paznokciach, to na lato do jakichś takich jeansowych stylizacji czy do białych może bardzo fajnie wyglądać. I tu jeszcze zobaczcie, mi przysłali olejki, tak, takie oliwki do skórek o różnych zapachach. Powąchałam kokos i bardzo ładnie pachnie. Tych trzech pozostałych na razie nie będę używać, ale to chętnie sobie użyję. Nie wiedziałam, że mają oliwki. Wydaje mi się, że to chyba jest nowość, albo ja nie zwróciłam uwagi na stronie. Więc tak, dzięki Semilak, jak zwykle. No i o, krówka. Bardzo dobre są te krówki. Okej, słuchajcie, wróciłam. Ja mam ostatnio coś, wiecie co, po prostu tyle się dzieje, że nie mam czasu za bardzo dla Was vlogować. Albo też po prostu, no albo coś załatwiam, albo po prostu siedzę i klepię klawiaturę i nic ciekawego do vlogowania nie mam w ten sposób, ale mam nadzieję, że zresztą to tak u mnie jest, że tak nuda, fajny vlog, znaczy tak w życiu się dzieje, znaczy przynajmniej według mnie. Dobra, wróciłam z zakupu, już mam tu szybkę otwartą, potem jak montuję te filmy, to mnie denerwuje, że pootwarta. Co mam Wam powiedzieć? Wróciłam z zakupów. Niby nie jest jakoś strasznie gorąco i niby jest zachmurzone niebo, ale po prostu aż, wiecie co, coś mnie tutaj boli. Bo jest mi tak duszno, tak się ciężko oddycha, że nie wiem, a ma iść jakaś fala upałów, więc nie wiem, może jakaś burza przejdzie, może coś. Widzę, że zwierzaki też jakoś tak niespokojnie
niespokojnie tutaj łażą, ale to może być po prostu oznaka głodu, nie kicia? To jest Gram Piket. To jest niesamowite, słuchajcie. Z kicią, o, teraz się zaczęła brodzić, ale tak normalnie to z kicią można wszystko robić. Kici kompletnie to nie przeszkadza. Tak? Co tam widzisz? Co tam widzisz? No już, już cię puszczam, już. Żeby nie było. Dobra, umyję ręce po kocie i pokażę wam, co kupiłam. Wczoraj byliśmy na zakupach, ale co najgorsze jest to, że po prostu ja mam jakieś takie swoje ulubione rzeczy, które lubię kupować w różnych sklepach i dlatego ja ciągle łażę o zakupy. Kicia, proszę nie obgryzać! Psik! Czy wasze koty też obgryzają worki na śmieci i w ogóle wszystkie foliowe torebki? Tak, ja mam po prostu, wiecie, tutaj stąd lubię chleb, stąd lubię warzywa, stąd lubię coś tam innego. I tak, i zawsze gdzieś, kurczę, po te zakupy łażę. A też tak jest, że po prostu ciężko, nie ma takiego sklepu, w którym wszystko bym miała. Nieważne, albo w niektórych sklepach jakieś rzeczy są droższe, tańsze, no pewnie wiecie, o co mi chodzi. Bo w dzisiejszych czasach wszyscy tak krążą w tych zakupach spożywczych. No i pokażę wam, że tutaj zaświecę, co kupiłam. Kupiłam sól himalajską, bo wiecie co, na spływkę jakoby zabrałam naszą poprzednią sól i nie mamy soli w domu. Co w sumie jest dobre, bo po prostu jej nie jemy. Mam tylko taką sól do solenia, nie wiem, makaronu, czy ryżu, czy ziemniaków, a taką do kanapek w młynku właśnie zabrałam tam i się skończyła, bo nikt nie wziął, więc i kupiłam teraz himalajską, nigdy takiej nie miałam. Ale podobno jest jakaś zdrowsza, nie wiem. Zobaczymy. A, no i właśnie, a propos tej soli. Tomek, słuchajcie, ja nie słodzę niczego, ale Tomek słodził kawę. Ostatnio mu się skończyła. A ja zawsze robię zakupy, on nigdy nie pamięta i zawsze mu kupowałam jego cukier i teraz od miesiąca chyba nie słodzi, bo nie ma cukru. Ja też zresztą dokładnie tak samo się odzwyczaiłam, bo kiedyś słodziłam. Więc, no ale z solą. Ja też bardzo mało solę, ale są takie rzeczy, na przykład do pomidora ze szczypiorkiem muszę mieć. Kupiłam, zobaczcie, jakie piękne maliny. No przepiękne, w ogóle teraz jest sezon malinowy, bo będę robić znowu sobie te nasiona chia moje. I skończyły mi się, znaczy zostało mi bardzo mało, więc kupiłam nową paczkę. Kupiłam mleko kokosowe, jakieś organiczne. I w sumie wiecie co, miałam go nie kupować, bo ta puszka kosztowała chyba 10 zł. Ale potem poszłam na półkę z rzeczami nieorganicznymi. I było mleko kokosowe za chyba 8, nie tak dużo tańsze. Jak zobaczyłam skład, to tam się działo, więc mówię, nie, dobra, to wezmę to organiczne. Plus tam to nie miało dzyndzelka. Ja zawsze, wiem, że to jest głupie, ale nienawidzę się mocować z tymi puszkami. Zawsze kupuję z tym otwieraniem, chociaż często też to psuję, odłamuję i potem i tak muszę otwierać. No, story of my life, nieważne. No i kupiłam do tego oczywiście moje ulubione mleko sojowe. Waniliowe. Byłam jeszcze w Biedronce, więc kupiłam hummus. Hummus jest do wszystkiego. Ja go używam generalnie zamiast masła, do kanapki z pomidorem albo tortillę smaruję i tam wrzucam warzywa. Kupiłam też kurki w Biedronce, bo jutro chyba Tomek, nie, pojutrze Tomek będzie w domu jadł śniadanie, więc pomyślałam, że zrobimy sobie jajecznicę z kurkami. To też takie mega letnie danie. Kupiłam placki ziemniaczane, które uwielbiam. Uwielbiam te placki z Biedronki, naprawdę. Tak, wiem, można zrobić samemu w domu, ale ja kupuję. I kupiłam jaja bioorganik. Kupiłam je ostatnio przez przypadek w Biedronce. Przepraszam. I powiem wam, że były tak dobre te jajka. Po prostu je wzięłam tak, bo chyba innych nie było, tak? I wzięłam takie jajka. I zrobiłam ostatnio właśnie sadzone do fasolki, do ziemniaków i było takie dobre to jajko, jak czasami mama przywozi takie prawdziwe wiejskie jajka, no takie wiecie, prosto od kury, to te tak, no może nie identycznie, ale naprawdę blisko, więc tak mi zasmakowało, że aż kupiłam dwa opakowania.
zaskoczyłam, bo dzisiaj zjemy na obiad jeszcze do jajecznicy, to by jedno nie starczyło. No i tak, to moje zakupy. Jeszcze pytacie mnie o te nasiona chia, a to może Wam pokażę, bo będę robić sobie wieczorem na rano, to pokażę Wam, jak to robię. To nie jest nic skomplikowanego. No i tyle. Ojej, coś tracę głos. Tyle moich zakupów na dzisiaj. To znowu ja, a raczej my. Mam obiad. Znowu mam taki sam. Nie, bo odmówiłeś kalafiora, nie kłam. I masz kurczaka. Lew oczywiście bardzo odmówił kalafiora, ale też ma fasolkę, ziemniaczki, jajko. Się ostatnio podniosłam, taki dobry był ten obiad, taki wiosenny, tak mi smakowało, że zrobiłam. Jeszcze raz taki sam. Dobry obiad, nie? Bardzo dobry. Chociaż widziałam, że wrzucałeś pizzę na Instagramie, na pewno nie wierzę ci, że nie. To nie moja, to kolegi. Mhm. Nikt ci nie wierzy lepiej. Przyjemnie lubię oliwek. To cię trochę ratuje, ale nie do końca wierzę. Normalnie szybciej bym uwierzyła, że nie wiem, szminka na kołnierzyku, że pani się potknęła, niż że ty pizzy nie jadłaś. Jakbym znalazła, prędzej w to uwierzyła niż... Naprawdę. Przesolił słoń ziemniaki. Zasłone dla ciebie? Nie, w ogóle nie są zasłone, są pyszne słońce. Nie są przesolone. To nie jest najpyszniejsze na świecie. No i słuchajcie, jutro jest mecz i mówię Lwu, że nie chcę iść, bo... No bo dziewczyny jak nie idą. Jak możesz nie chcieć iść na mecz? Bo dziewczyny nie idą, bo tak to zawsze siedzę z dziewczynami, rozmawiam. Tak to Martyna pojechała na openera. No i to nie wiem, kto tam ona jeszcze będzie. Ona ma najgorzej na świecie, bo jest Red Hot Chili Peppers w trakcie meczu. A, bo Martyna ogląda. No. No to sobie na komórce zobaczy, czy co? Jak na komórce sobie zobaczy? No, podczas koncertu Red Hot Chili Peppers na komórce będzie oglądać. Że nie chcę jutro iść, ale mówi, że muszę iść, bo uwaga co? Bo słoń jest maskotką. Jak to powiedziałeś? No. Przynosi szczęście, na razie jeszcze nie przygraliśmy meczu. Tak, bo chodzę na mecze, to wygrywamy. Mhm. Także drużyno, jeżeli chcecie wiedzieć, komu zawdzięczacie sukces, nie własnym umiejętnościom, tylko temu, że ja chodzę oglądać mecze, to i tak, wiecie, bardziej plotkuję z dziewczynami niż oglądam. No i Lew mi każe iść, że jesteś. Dodajesz ducha drużynie. No to daję. Czy słonie przynoszą szczęście, nie wiesz? No. Z trąbą do to góry. To jest oczywiste. Ja mam do dołu. No więc chyba jutro trzeba będzie iść na mecz. Który to już czwarty po prostu? Teraz jakiś, nie wiem, tydzień spadła słonia po tych meczach. Piąty. Piąty? Mhm. Tylko jednym ci się upiekło, byłeś w Warszawie. Ale to też oglądałam trochę. No trochę oglądałaś ze mną. Mm. Drugą połowę. Pierwszą połowę. Pierwszą połowę. Masz koszulkę, jak się przykleiła do ciebie, służyli mi tak. Nie lubisz takich rzeczy. To ziemniaki, jajka to nie dla psa. Dobra, słuchajcie, idę iść, bo mnie stygnie. Wow, ale mnie rozmyło. I zobaczcie, jakie mam czerwone oczy. Nie wiem, co jest, ale ja kicham, Lew kicha. Lew nie jest alergikiem. Jakieś coś w powietrzu. Byłoby nie słychać. I tak, już jest wieczór. Zaraz idę zmyć makijaż, wykąpać się. Zrobię sobie moją maseczkę Heisenberga. I pytacie mnie, która to jest, bo tam jest kilka. Jest jeszcze oczyszczająca, nawilżająca i chyba jeszcze jakaś czwarta. To jest... O, to jest ta maseczka. To jest taka maseczka ujędrniająca. Super mi się sprawdza. I co? W ogóle wysiadły nam, przypaliły nam się cztery żarówki teraz z tej strony. Nie wiem, czy wam to robi różnicę, ale jest ciemno. Nie mogę aż mówić, słuchajcie. I przychodzę tutaj do łazienki, bo mam do was właśnie pytanie. Ostatnio coś nagrywam. A, to z tego olejku do zmywania rzęs z Too Faced. I jedna z dziewczyn mi napisała pod filmem, że zawsze właśnie jak tak nagrywam jak teraz, to tam zagląda i próbuję zobaczyć, co tam mam pod prysznicem, czego używam i żebym nagrała taki, jest taki tak, What's in my shower, chyba Amerykanki to nagrywają. No ale tam ja mam dosłownie kilka rzeczy, ale tak pomyślałam, czy może chcecie taki film jakby z łazienki, nazwijmy to, jakie tu mam generalnie wszystkie kosmetyki, takie
no jak to nazwać, no takie łazienkowe, tak, te, które tutaj mam, czym się myję, czym się balsamuję, czym się smaruję, nie wiem, co tutaj mam, tu mam, wiecie, jakieś, nie wiem, suche szampony, lakiery do włosów, balsamy, takie rzeczy, więc może chcecie taki filmik, tylko tak pomyślałam właśnie, żebym go nagrała tak stąd, nie, nie taki, że wszystko wyniosę stąd i będę pokazywać przed kamerą, tylko tutaj mniej więcej bym wam pokazała, jak to mam zorganizowane, czego używam. Wszystko w jednym miejscu, bo często też dostaję pytania, jakiej maski do włosów, jakiego toniku, a czego do makijażu i tak dalej. Więc może, nie wiem, dajcie znać po prostu, czy macie ochotę na taki film, czy jest sens, czy nie, czy bez sensu, więc... Ale tak mnie natchnęło. Oj, teraz mnie... Widzicie, nie fokusuje na mnie, tylko tam, nie? Chyba tak. Więc dobra, ja się idę kąpać, może w ogóle zrobię sobie kąpiel. Strasznie dawno się nie kąpałam w wannie. Może zrobię sobie kąpiel, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie uciekam i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, pupusiaki. Pa, pa. Wróciłam jeszcze na moment, bo obiecałam wam, że pokażę wam przecież, jak się robi ten pudding chia. Co prawda to nie jest nic trudnego, ale sporo osób mnie pytało, więc może pokażę wam, nie będę nagrywać jakiegoś specjalnego filmu o tym, tylko pokażę we vlogu. I tak, ja mam tutaj, możecie użyć, właściwie to nie wiem, możecie użyć nawet kubeczków jednorazowych, szklanek, no co tam macie w kuchni. Ja akurat tutaj wyciągnęłam, mam takie dwie szklanki, one są zakręcane i one w zeszłym roku w wakacje była taka akcja, że dawali je do Jacka Danielsa i mam dwie, więc stwierdziłam, że akurat będzie super na pudding, bo ja sobie to zakręcę, wstawię do lodówki. No i teraz tak, nasiona chia. Te akurat Santę kupiłam pierwszy raz, zazwyczaj kupowałam inne, ale tamtych nie było, a nie mam opakowania, bo miałam je przesypane do słoika. I ja ich nie sypię tak bardzo dużo, bo właśnie na tym innym opakowaniu było napisane, że nie powinno się jeść więcej niż dwie łyżki dziennie tych nasion. Nie wiem, czy to prawda i nie wiem, czy tak jest, ale ja sobie robię tak, wiecie, to będą takie dwie podwójne, tak sypiam, więc nie widzicie. Będą takie dwie podwójne porcje i możecie to spokojnie trzymać w lodówce 2-3 dni, nic się z tym nie dzieje. I możecie w ogóle zrobić tak, że tylko zalać mlekiem. Ja akurat używam tego sojowego, waniliowego, tak? Ono nie ma najlepszego składu, ale ja je po prostu lubię, ja go używam. Możecie użyć takiego, jak lubicie. I jeżeli chcecie, żeby to było takie bardzo, bardzo gęste, no to oczywiście lejemy mniej mleka. Ja lubię, jak to jest takie rzadkie, bo niektórzy robią takie szczególnie w knajpach, jak mi się zdarzy gdzieś tam zamówić, jak jestem na wyjeździe, to dostaję takie gęste, że łyżka w tym staje. Więc wtedy jest dużo nasion, mało mleka i bardzo dużo mleka kokosowego. Tutaj mam jeszcze puszkę otwartą mleka kokosowego w ogóle. To jest jakieś organiczne. Bardzo dobre było to mleko. Ja z jakimiś zakupami z internetu zamawiałam i pyszne było. Jedno z lepszych mlek, jakie miałam. I no wiecie, mleko kokosowe jest takie dosyć ciężkie i tłuste, więc ja tego nie leję tak dużo, ale słuchajcie, no to musicie sobie zobaczyć te proporcje. Niektórzy lubią aż takie mega kokosowe. Ja to tak po prostu rozleję na pół, no i widzicie, to jest takie, ja wam tak poglądowo opowiadam, bo jak zwykle u mnie wszystko jest, wiecie, na oko. O. I po prostu to wystarczy wymieszać. To wam zgęstnieje, tak? Jeżeli chciałybyście to takie bardzo gęste, to myślę, że połowę tej ilości mleka, którą ja tutaj wlałam. No ale to musicie sobie przetestować. To jest bardzo smaczne, bardzo, w ogóle jest niesamowite, jak naprawdę taka połowa porcji takiego kubka jest w stanie na długo was nasycić, naprawdę. A do tego tu jest napisane, że one mają naturalnie niską zawartość cukru, nie zawiera soli, naturalne źródło białka, wysoka zawartość błonnika, wysoka zawartość wapnia, potasu, magnezu, żelaza i fosforu, wysoka zawartość kwasów tłuszczowych, omega-3, tłuszczów wielonienasyconych i tłuszczów nienasyconych. Tu jest napisane nawet, że może pomagać obniżać cholesterol, poziom cholesterolu we krwi, jeżeli się te nasiona codziennie je właśnie w tej ilości, dwie łyżki dziennie.
Możecie też dodać do koktajli i tak dalej. No w każdym razie to jest mój przepis. Niekoniecznie trzeba to zostawiać na noc. Najlepsze jest moim zdaniem właśnie po nocy, ale jak zostawicie na tak na pół godziny, to też te nasiona Wam się zrobią. To niekoniecznie musi, wiecie, stać całą noc, bo to tak jak postoi godzinę, dwie, to już jest dobre. Tylko ja po prostu sobie robię wieczorem, żeby mieć na rano. No i co, zakręcam, chowam do lodówki, rano dodaję do tego borówki, maliny, możecie dodać też na przykład jak macie jakiś mus owocowy, najlepiej dobrej, własnej roboty, to tutaj na górze możecie sobie dołożyć i na to jeszcze owoce, banana, no co tam lubicie, to już wedle waszej inwencji, tego co lubicie, możecie sobie modyfikować. No i proszę bardzo, Jack Daniels, nasiona chia, super zdrowo, proszę, jak pięknie. No to tyle bym chciałam jeszcze tylko pokazać, bo akurat już się wykąpałam, ale jeszcze mi się przypomniało, że właśnie mam to robić i że Wam obiecałam, więc Wam już pokazuję. Dobra, teraz to już naprawdę uciekam. Pa, pa.